wrażenie, że jesteśmy wszyscy, proszę Państwa, tu nie, Igor, proszę stanąć tutaj na środku, wrażenie, że jesteśmy, nie wiem, proszę Państwa, czy humory widzę dopisują, tak? Energia jest, uśmiech na twarzach jest, poczucie, że dzień wyjątkowy jest. Możemy zaczynać? W takim razie zaczynamy. Kiedy jadę do Cieszyna, to się po prostu cieszę, ponieważ tutaj mogę spotkać ludzi optymistycznych, uśmiechniętych, pozytywnych. No w końcu nazwa państwa miasta zobowiązuje. Poza tym wydaje mi się, że życie na pograniczu kultur i narodów po prostu uczy współpracy i uczy także przyjaźni. Dzisiaj, drodzy Państwo, w samym sercu miasta powstaje wyjątkowe miejsce. Miejsce, w którym nie tylko będzie można zrobić zakupy, napić się dobrej kawy, ale także spotkać przyjaciół, porozmawiać, przeczytać dobrą książkę, czy obejrzeć wartościowy film. A więc właśnie w tym miejscu będziemy łączyli użyteczne z praktycznym i z przyjemnym. A to zawsze cieszy. Panie i panowie, na otwarciu tej ultra nowoczesnej galerii witam Państwa, jak zawsze skromny, dobrze zapowiadający się, stojący u progu kariery i jak legenda głosi, najmłodszy w Polsce prezenter telewizyjny Krzysztof Jenisz. Dobry wieczór! Ważne słowa, ważne wystąpienia w tym niezwykłym dla Cieszyna, jak i dla całego regionu dniu. O przemówienie poproszę burmistrza miasta Cieszyna, pana Ryszarda Macurę. Szanowni Państwo, jak nie zacząć od podziękowań i gratulacji, a te w imieniu miasta Cieszyna chcę złożyć pod adresem zarówno inwestora, jak i wykonawcy, ale też wszystkich osób, które współpracowały z Państwem po to, żeby to miejsce powstało. No i pozwolę sobie, żebyśmy tu wszyscy te brawa zabili tym, którzy na to zasługują. Gorąco dziękujemy. Szanowni Państwo, ponieważ taka fajna, lekka konwencja została tu wprowadzona, to ja pomyślałem sobie, że jedno porównanie, porównania zawsze są trochę niebezpieczne. To będzie lekko japońskie. Ostatnio miałem okazję gdzieś na jakiejś konferencji słyszeć, że Japończycy mają to do siebie, że długo planują, dyskutują, a potem szybko robią. I myślę, że to porównanie ma przełożenie na to, co tutaj się działo. Gorąco dziękuję za te intensywne rozmowy, które przyniosły nam ten skutek i potem tą szybką budowę, którą cieszyniacy cieszyli się, ale również przyjezdni goście mogli oglądać i podziwiać, jak można szybko pracować, w jakim tempie można zbudować taki ogromny budynek. Szanowni Państwo, to miejsce było już dla mnie motywem do snucia planów o tym, jaki będzie Cieszyn za 5, 10, 15 lat. I wiem, że taki będzie. Że to miejsce jest miejscem wyjątkowym, mamy tą galerię, ale obok mamy dworzec Cieszyn, muszę do niego nawiązać, ponieważ tu z pewnością będą koncentrowały się kolejne potrzeby rozwoju Cieszyna. Ale to jest dla nas również inspiracją. Cieszę się, że mamy tutaj przedstawicieli władz powiatu cieszyńskiego, no bo przed nami wezwanie dotyczące tej części po drugiej stronie Bobrówki i po drugiej stronie toru. Cieszę się, że mamy tutaj tych przedstawicieli dość szeroko zgromadzonych miasta Cieszyna, bo przed nami kolejne wyzwania dotyczące ulicy Stawowej, miejsca związanego z halami, miejskimi halami. Chcę przez to powiedzieć, że ta przestrzeń będzie się rozwijać, że to była dla nas swego rodzaju inspiracja, że dojrzewaliśmy do tych różnego rodzaju pomysłów, które są przed nami. Szanowni Państwo, ja nazwałem sobie tą przestrzeń Nowym Cieszynem. I mam nadzieję, że tak jak wszyscy podziwiają tą starówkę cieszyńską, przyjeżdżają, odpoczywają, tak też tym miejscem, do którego będą przyjeżdżać, korzystając z innego rodzaju usług,
korzystając z innego rodzaju przestrzeni, będą tutaj też przyjeżdżać do nas goście i cieszyniacy będą w tej przestrzeni odpoczywać. Jeszcze raz serdecznie gratuluję inwestorowi, gratuluję gorąco wykonawcy. Myślę, że to jest dobry wieczór, z którego się wszyscy cieszymy. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękujemy bardzo. Panie i panowie, poproszę teraz o kolejne ważne słowa. Burmistrz elekt miasta Cieszyna, panią Gabrielę Staszkiewicz. Szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, bardzo wszystkich witam tutaj w tej nowej przestrzeni, która właśnie została otwarta, albo zostanie otwarta jeszcze. A szanowni państwo, to jest dla nas nowe miejsce. Ja wczoraj akurat robiłam z moimi córkami zakupy w Bielsku, więc teraz już nie będę musiała. Bardzo się cieszę z tego i życzę wszystkim, tym, którzy będą tutaj pracować, tym, którzy będą tutaj robić zakupy, żeby to była taka nasza przestrzeń, cieszyńska przestrzeń, taka Stella. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani burmistrz, dziękuję serdecznie. Starostę powiatu cieszyńskiego, pana Janusza Króla. Szanowni państwo, bardzo serdecznie również wszystkich witam i pozdrawiam. Cieszę się, że tutaj się spotykamy, bo to szczególna okazja. No, ta nowo wybudowana, piękna galeria faktycznie wypełnia pewną lukę na tym rynku. Nie mieliśmy takiej galerii i życzyłbym sobie, żeby to było miejsce, które przyczyni się do rozwoju, a nie tak jak niektórzy gdzieś tam się obawiają, że być może ktoś tam nie będzie mógł rozwijać swojego biznesu, bo państwo tutaj powstaliście. Ja myślę, że taki nowoczesny obiekt, taka przestrzeń handlowa spowoduje, że więcej do nas przyjedzie gości, więcej ludzi kupujących i inni również na tym skorzystają. Pięknie wpisaliście się państwo tutaj w tą architekturę. Ja naprawdę cieszę się, patrząc tutaj z okna, jak ten obiekt pięknie wygląda i o tym już mówił pan burmistrz. Trochę to na nas wymusiło, trochę żeśmy musieli może przyspieszyć, by ten układ drogowy w związku z budową galerii tutaj powstał, ale to faktycznie była również bardzo ważna inwestycja prowadzona przez miasto, ale w dużym zakresie współfinansowana przez powiat cieszyński. Gratuluję i to, co już było powiedziane, że budowaliście szybko. Ja mam nadzieję i wnioskuję to po tym, że otrzymałem zaproszenie, że zaproszenie otrzymała pani zastępczyni, ale że zaproszenie otrzymał naczelnik Wydziału Budownictwa, że te procesy administracyjne związane z pozwoleniem na budowę, no pewnie się trochę przeciągały, ale nie na tyle, by do tego otwarcia i w ogóle do wybudowania tego obiektu nie doszło. Dziękuję za tą współpracę, a sam fakt, że tylko raz spotkałem się z przedstawicielami IBAP-u w starostwie, by próbować jakieś zatory udrożnić, chyba świadczy o tym, że administracyjnie działało to wszystko w miarę poprawnie. Wszystkiego dobrego, życzę sukcesu tego biznesowego przede wszystkim, bo pewnie na tym najbardziej zależy. Dziękuję. Cóż, szanowni państwo, z przemówieniami jest tak, że każdy kolejny mówca ma gorzej, bo poprzednicy powiedzieli już wszystko. Więc ponieważ o tej galerii wspaniałej, cudownej, nowoczesnej powiedziano już wszystko, pozwólcie, że ja złożę życzenia. Złożę życzenia właścicielom galerii, żeby byli zadowoleni z tego, co wybudowali, właścicielom czy najemcom sklepów, żeby mieli mnóstwo bogatych klientów, a tym klientom, żeby było to miejsce, gdzie ich portfele nigdy nie opróżnieją, a karty kredytowe zawsze będą pokazywały dodatnie saldo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Tak, dla nas dziś to wyjątkowo dobry wieczór i to bardzo miło widzieć dzisiaj wszystkich państwa, tak wspaniałych gości tutaj z nami na finiszu realizacji naszej kolejnej inwestycji na uroczystym otwarciu Galerii Stella w Cieszynie. A Galeria Stella to efekt pracy zarówno zespołu INWAP, ale także osób i firm ściśle z nami współpracujących.
to praca i współpraca architektów, konstruktorów, firmy wykonawczej, firmy podwykonawczych, to współpraca z naszymi najemcami, to także już wieloletnia współpraca z władzami miasta. Serdecznie dziękujemy ówczesnemu burmistrzowi, obecnemu starości cieszyńskiemu, panu Mieczysławowi Szczurkowi. Dziękujemy panu burmistrzowi Ryszardowi Macurze. Dziękujemy panu burmistrzowi Aleksandrowi Cierniakowi, któremu pewnie niejednokrotnie przysporzyliśmy nie jeden siwy włos na głowie, przysłowiowy siwy włos. I dziękujemy za wyrozumiałość i za takie partnerskie podejście do inwestora, który realizuje nową inwestycję w mieście. Dziękujemy Ani i Darkowi Królom, naszym architektom. Dziękujemy firmie Unibek S.A., naszemu generalnemu wykonawcy. Dziękujemy wszystkim naszym firmom podwykonawczym. Dziękujemy przede wszystkim też i naszym najemcom, którzy uwierzyli w nasz projekt i którzy tak jak i my dostrzegli potencjał miasta i tej lokalizacji. Mieszkańcy rzeczywiście musieli nieco poczekać na galerię Stella. Inwestycja nieco przesunęła się w czasie, ale może dzięki kilku przeciwnościom dziś mamy jeszcze większą satysfakcję z pozytywnego jej ukończenia. I w tym czasie miasto Cieszyn, zwłaszcza w tej części miasta, bardzo się zmieniło. Mieszkańcy zyskali nowy układ komunikacyjny, bardzo nowoczesny węzeł przesiadkowy. I cieszymy się, że Galeria Stella dziś może otworzyć się w nowej przestrzeni, zrewitalizowanej i nowoczesnej. A miasto Cieszyn to miasto wyjątkowe, przepiękne i klimatyczne. I miasto, które rzeczywiście robi wrażenie. I tym większe wyzwanie dla nas, jako inwestora, aby sprostać, aby Galeria Stella wkomponowała się w to wyjątkowe miasto. I może dziś nie wszystko topiliśmy na ostatni guzik, może nie wszyscy najemcy otworzyli dziś swoje lokale. Potrzebujemy jeszcze chwili, ale obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby Galeria Stella była przyjazna i atrakcyjna, aby stała się ulubionym miejscem zakupów mieszkańców polskiego i czeskiego Cieszyna oraz okolic. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Gdzie są państwo architekci, jeżeli są z nami? Pokaż, chodźcie kochani, ale chodźcie troszkę, bo chcemy was zobaczyć, to jest wasze piękne dzieło. Tam i gdzie pani, i pani, i pani. Ogromne brawa dla państwa, ogromne. Cudownie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Piękny obiekt, naprawdę ogromne gratulacje i ukłony. Wspomnieliśmy tutaj także o UNIBE, w takim razie zapraszam, poproszę wiceprezesa zarządu UNIBE S.A., generalnego wykonawcy, dyrektora budownictwa, pana Krzysztofa Mikołajczyka. Dobry wieczór państwu. Mam przyjemność reprezentować spółkę UNIBE. Jesteśmy jedną z czołowych firm budowlanych w Polsce. Nie omieszkam się pochwalić tym. Budujemy na różnych rynkach i w różnych segmentach. Staramy się zawsze uczestniczyć w tych przedsięwzięciach, które są dla ludzi, które się wpisują w tkankę miejską, które pozwalają, aby miasta, miasteczka rozwijały się i ludziom dobrze się funkcjonowało. To, co chciałbym podkreślić chyba w tej inwestycji najbardziej, tu padły różne słowa, jest to obiekt trudny w realizacji, trudny technicznie i tylko dzięki pracy dużego zespołu ludzi udało się to zrealizować. Więc chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować inwestorowi i całemu zespołowi inwestora za współpracę i współdziałanie. Chciałbym podziękować władzom miasta i komórkom miejskim, które w czasie realizacji uczestniczyły i wspomagały tą inwestycję przy uzyskaniu różnych decyzji i zgód, przy odbiorach, które nie były łatwe, ale szybkie. To się bardzo liczy dla generalnego wykonawcy, że może spotkać się z tym pozytywnym środowiskiem, w którym to jest nasza pierwsza inwestycja też na rynku południowym i tym bardziej to środowisko wspomaga i pomaga w realizacji. Chciałbym podziękować również mojemu zespołowi świetnych fachowców, inżynierów, kierowników dyrekcji za determinację w skończeniu tej inwestycji, trudnej inwestycji. Inwestycji, która nie ukrywam, rzeczywiście trochę się przesunęła, ale przyczyn jest wiele. Najważniejsze jest to, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu i jest to
obiekt, który będzie funkcjonował. Ten etap tego procesu inwestycyjnego właściwie mamy za sobą. Dla mnie zawsze i myślę, że dla inżynierów najważniejsze jest, gdy jest ukoronowanie dla wszystkich, kiedy każdy obiekt zaczyna być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Więc jutrzejszy dzień i kolejne dni to będzie ten czas, kiedy ten obiekt ma tętnić życiem i to jest najważniejsze. Także życzę, tak jak tu było powiedziane, inwestorowi, życzę najemcom, życzę wszystkim firmom, które tu będą, przede wszystkim życzę klientom, które będą korzystać z tej inwestycji, aby to było miejsce bardzo, bardzo przyjazne i bardzo pozytywne i żeby wszyscy korzystali z tego w sposób jak najbardziej przyjazny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panie prezesie, dziękujemy, jak powiedzieli, że otworzyliśmy, a właściwie dopiero otworzymy, tak, dlatego że symbolicznie otworzymy właśnie teraz. Zapraszam w takim razie księdza Janusza, księdza Jacka, tutaj w te dwa miejsca zapraszam panowie. Zapraszam także burmistrza i burmistrza elekta, zapraszam tutaj do nas. Proszę bardzo, tutaj proszę, jeden ksiądz, drugi zapraszam, pan burmistrz, burmistrz elekt, zapraszam. Prosimy bardzo, tutaj panią zapraszam w to miejsce. Zapraszamy także bardzo gorąco starostę powiatu. Zapraszamy panią Januszu, gdzie pan jest. Zapraszamy pana Krzysztofa Mikołajczyka. Zapraszamy panią Katarzynę Czajkowską. I w takim razie, tak, proszę, teraz mamy komplet, 7 osób. Moi drodzy, to jest właśnie ten ważny moment, moment, na który wszyscy czekamy. Proszę, aby państwo jeszcze nie przecinali, bo chcemy zrobić zdjęcie dla prasy, jakby państwo za chwilę zapozują, nie przecinając wstęgi, ale potem proszę, aby państwo, jeżeli już będziemy cięli wstęgę, to bardzo, bardzo wolno. Wiem, że prasa jest gotowa, w takim razie kamery uruchomione. Nie tnijmy, bo popatrzmy w stronę kamer wszyscy. Piękne uśmiechy, piękne, jak tutaj ksiądz pięknie mówi o tej energii, uśmiechu, o dobrym, pozytywnym duchu, który tutaj w Cieszynie króluje. Popatrzmy w stronę kamer, zarówno aparatów fotograficznych, jak i w stronę kamer, które nas filmują. To jest ten moment. Drodzy państwo, ja was poproszę, by za chwilę, żebyśmy razem odliczyli od 5 w dół, wszyscy razem, i kiedy będzie 0, to po prostu proszę państwa, wolno cieli wstęgę i każdy z was zachowa tę wstęgę na pamiątkę. Drodzy państwo, w takim razie uwaga, wszyscy odliczamy razem od 5 w dół. Uwaga, razem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Panie i panowie, galerię Stella w Cieszynie uważamy za otwartą. Proszę państwa, teraz zapraszamy do wspólnego zdjęcia panów fotografów, zapraszam na scenę, a państwo... Już do was biegną. Te życzenia, które płynęły tutaj ze sceny, się spełniły. Życzymy, aby klienci do was wracali, by wracali uśmiechnięci, zadowoleni, ale także życzymy zarówno najemcom, jak i pracownikom tej pięknej galerii satysfakcji z pracy, żeby to było takie miejsce, do którego będą przychodzili. Galeria Stella, przepiękne kolory, piękny tort. Na ten tort was zapraszamy, bo w końcu nie może być otwarcia bez wspaniałego tortu. Teraz nasze najlepsze koleżanki, które dajmy zrobić zdjęcie. Dajmy zrobić zdjęcie, żeby także było media. Prosimy was o piękne uśmiechy, dziewczyny. Pięknie się uśmiechamy, no, z takimi uśmiechami to miejsce będzie miało piękne powodzenie. Oto tort otwarcia Galerii Stella w Cieszynie.